Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony IMC, a oto przed wami ostatni, prawdopodobnie, odcinek z Insight. Zaczynam znowu w tym miejscu, ponieważ tutaj gra mnie zespawnowała, gdy wczytałem mojego save'a i zauważyłem, że tutaj można to odpalić do góry. Tylko po co? Nie do końca wiem po co. A, bo dzięki temu, patrzcie, to jest... Woda jest u góry. Woda stoi u góry i ludzie są to jakby pod wodą. Tylko, że do góry nogami. Dziwnie, dziwnie. Okej. Okay. Idziemy teraz właśnie w to miejsce, gdzie skończyliśmy ostatni odcinek, czyli tu. I w tym momencie idziemy już dalej. Z tego co zobaczyłem, to zostało jakieś 40 minut gry. Zobaczymy jak to wyjdzie, prawda? Nie wiem co mi to da. Czemu to odpalam teraz? Okej, okay, nieważne. A co jak znowu to kliknę? No to się pojawia. Okej. Okay. Tylko naprawdę nie mam pojęcia co mi to może dać. W jakikolwiek sposób mogę to zrobić. O to mi chodziło właśnie. Tylko czy ja zrobiłem to dobrze teraz? To jest pytanie moje. I co mi to da teraz? Że wystrzelę to w górę? Okej, okay, I don't get it. Czy mogę to wystrzelić tutaj do góry? Żeby... A wait. Now I get it. Now I get it. I am so stupid. Przecież jest pod kątem. There we go. I am so fucking stupid. Okay. Why? Why am I so fucking stupid? Dobra. Co do góry to zamykamy i idziemy dookoła. Elo. Ciężka zagadka faktycznie. Gotowe. Jezus Maria. Było serio, aż tak ciężkie. Aż tak ciężkie. Nie wierzę w samego siebie i moje umiejętności. Jedyne w swoim rodzaju. God damn. Okej. Okay. Postaram się takie momenty przycinać najbardziej jak mogę i pokazywać jakieś najciekawsze części, czy moment, w którym kmi na początku i potem moment, w którym o, upadam na pomysł. Bo to jest moim zdaniem najlepsze, co mogę zrobić z tą serią. Żebyście nie nudzili się jak to oglądacie i w ogóle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okej. Czy ja to muszę tak zrobić? Zepsułem. Nie zepsułem, jest git! Sukces! Okej, okay, teraz są, no to są ludzie dookoła. Dookoła, do góry nogami. A to co to jest? Mogę coś z tym zrobić? Mogę to chyba otworzyć? Mogę. Coś zrobiłem. Jakąś baterię. Co to jest za bateria? Wracaj! Okej, okay, już tego nie dostanę. Pójdźmy dalej. Czy to miejsce jest jakby kompletnie do góry nogami? Tu grawitacja nie obowiązywała w żaden sposób. Czy ja właśnie pole antygrawitacyjne rozwalam? Wyjmuję baterię z niego? Nie. Otworzyłem odbyt szatana. Bardzo niedobrze. Dobra. Oh my god. Gdzie ja w ogóle idę? Co ja w ogóle robię? Ten dzień był przerażający i ten ambient tutaj wcale nie jest fajny. Tu będzie jumpscare w końcu w tej grze. Ja się zesram kolektywnie. Będzie ultra źle. Bo zauważcie, że przez bardzo długi czas, przez tą fabrykę, czy co to jest, idziemy sami. Nie goi nas nic praktycznie oprócz wody. I mi się to bardzo nie podoba. Ludzie mówili, że zakończenie tej gry jest niesamowite. To są ludzie w tej klatce. Okej, okay, na lewo nic nie ma. Good to know. Good to know.
Zostawcie mnie. Zosta... Nie. Nie. Idziemy na prawo. Tak przez całą mgę tutaj. Holy fuck. Tam są ludzie u góry. Ja w ogóle teraz nie słyszę, jak ja chodzę. Znowu jest woda u góry. O, jest tylko taki dźwięk, mój bo... To słychać, prawda? To może słychać, jak macie słuchawki, to słyszycie. A jak nie macie, to załóżcie w tym momencie i wsłuchajcie się w to. Ja specjalnie to teraz podgłośnię. Wow. Wow. Uwaga, odpalam coś, nie wiem co. Mogę podnieść albo opuścić wodę. Całą. What? Okej, tyle mi starczy. Ale nie mogę płynąć. A czy ja daję teraz wodę wszędzie, w sensie? Tak, teraz woda jest wszędzie. Ale tu jest zamknięte. Jak jest ambient, czy po prostu dźwięk. To jest niesamowite. Okej, no dałem tą wodę najniżej jak mogłem, dam tą wodę najwyżej jak mogę. Co mi to da? Nic mi to nie dało. Potrzebuję się dostać, jak to woda jest, jak to jest nad wodą, to jest otwarte. O właśnie, jak ja mam to zrobić? Ale podskoczę stąd? Da radę? Nie, nie da rady. Okej, okay. To jest bardzo prosta zagadka, oczywiście ja się muszę na tym wyłożyć, nie? O, wait, czy to mogę, ja to mogę przesunąć. No tak. No tak. Teraz ma to sens. O mój Boże. I nie ma tu nikogo stary. Nie, no nie. Na oczach dziecka zabijasz małe dziecko. Come on, man. Ale to było straszne. Teraz, Jezus. Tato, tato. Co ty robisz z tymi ludźmi? Nie interesuj się, synu. Wszystko jest okej. Zabierzcie ich. No idźcie, zabierzcie ich. Będzie kit. Nie wiem powiedzieć, jak taki wózek widłowy takowego skrzynkę jeszcze z ludźmi wiezie. No ale. Ja się nie mogę kompletnie ruszyć, bo oni mnie zobaczą. Zamknijcie te drzwi. Tak. Tak. Pa. Miło było. Nara. Czy coś tu jeszcze będzie mnie czekać? Cholera, oby nie. Ja tylko mam tutaj skrzynkę. Nie więcej. Wszystko jest git. Dobra, i teraz tą skrzynkę muszę doprowadzić tutaj na górę. I to nie będzie trudne. Bo teraz ogarniam. No, hopla. I teraz tak. Ta skrzynka płynie do góry. Proszę bardzo. Ojej. Dobra, mogę tą skrzynkę przesunąć po prostu tak, o. Jak tu wskoczę, to ten mogę tu przesunąć pod wodą? Mogę. Daję to tu. Elegancko. I teraz daję wodę na taką wysokość, żeby to spadło z powrotem. Żebym ja się nie zabił. Super. Daję to teraz do góry. O. A wodę daję na taką wysokość. Trochę wyżej. Taką. Elegancko. Zrobione. Możemy iść dalej. To było ciekawe. Okej. Okay. No i elegancko. Potrzebowałem albo kogoś, żeby tą dźwignię operował mi. Co nie wydawało mi się, żeby to było. To, co miałem zrobić. Więc wziąłem sobie skrzynkę. Elegancko. Oj, tu już są małe dźwięki. To są miny. Oby nie. Oby nie. Bo jak tu dupnie, to będzie źle. Ale gdzie ja mogę tu przejść? Popłynąć raczej. No tak, jestem nieśmiertelny w wodzie, muszę to wykorzystać. O, this is the place. But this isn't the same place. Dole jest człowiek. Lepiej tam nie płynąć na dół.
W takich miejsc jest więcej. Good to know. Ja no wiem, że jeżeli ja tam spadnę teraz na dół, to będzie lipa wszech czasów, więc lepiej tego nie robić. Nie widzą mnie na szczęście. Mogę tu popływać sobie swobodnie, ale podoba mi się, że w końcu pojawiają się oni, że w końcu jest coś więcej fabularnie. Oh, wait a minute. Zobaczcie na te... Na te pudełka, widzicie? Czy tylko mi się tak wydaje? Że yo, patrzcie u góry, są ci ludzie przywieszeni, prawda? I na tych pudełkach, jak spojrzycie, są cienie ich, to jakby ich odzwierciedlenia. What? Ale jest dziwnie. Help me, I'm scared. I am scared. Mogę tu iść? Mogę. Naja. Niesamowite. Okej, okay, tu woda jest po prostu u góry. Oni tu z jakimiś szalonymi rzeczami konkurują, moim zdaniem. Okej, okay, guzik u góry, no ja tu za bardzo nie wskuram nic, wiecie? Panie i panowie? Ja się muszę tam dostać, czyli znowu muszę zmienić poziom wody, tylko gdzie? Tylko gdzie? Bo tutaj będę mógł już... Tu nie podskoczę, no tak, muszę to trochę obniżyć. Tylko teraz, no jak tam pójdę na lewo, to dostanę w dupę, bo tam ludzie byli. A tego bym nie chciał dostać w dupę, prawda? Tu jest dźwignia. O my gej. Nie zrobicie mi nic? Nie zrobicie mi nic? A oni, chwila, oni idą za mną. Bez w ogóle żadnego tego. Bez żadnego urządzenia. What the fuck? Co się dzieje? Co się dzieje? No i mnie teraz do tej wody podrzucą, ale co się... Tu jest woda. Nie, chwila, wait. Gdzie ta woda jest? A nie, wy mnie do dźwigni podrzucicie teraz. Tutaj. Stupid. Okej, okay. A to jest jeszcze... Co to jest w ogóle? On się tula w moim kierunku, Jezus. Okej, okay. Porzućcie mnie tutaj. Uwaga! Szkujcie się na wodę z powrotem. Okej, okay. Elegancko, super. Tam jest chyba... Ręka, noga się jeszcze porusza. Czyli to typowo są zombiaki, skoro ich części ciała mogą się ruszać. To jest już gruba akcja. Dobra, porzućcie mnie. No, porzućcie mnie. Dobra, to tyle. Dzięki panowie. Miło było. I teraz ja... Chwila, co ja muszę zrobić najpierw? Bo jestem w wodzie. Oni i tak idą za mną. Oni mnie złapią, jak spadnę. Ale teraz pytanie, co ja mam z tym guzikiem zrobić? Czemu mam go w powietrzu kliknąć? No, mogę mnie też porzucić tutaj, żeby... A co ja mogę u góry tu zrobić? Nic, okej. Okay. Czyli ta woda albo tutaj jest pointless, albo ja spadając muszę kliknąć guzik. Kliknąłem. Mogę to zrobić na dwa sposoby w sumie. Fajnie. Jeszcze więcej ludzi? Tak, jeszcze więcej ludzi. Czy ja teraz wyprowadzam ludzi z fabryki? Czy z tego miejsca? Wiadomo, nie zgarnę wszystkich, bo pewnie mają coś setki, tysiące, miliony, albo jeszcze więcej. No ale sporo osób nie followuje właśnie w tym momencie. Oh god, oh god, oh god, oh god. Dobra, wy musicie mnie przerzucić na drugą stronę. Dzięki. No i wszyscy spadli, świetnie. Czy oni uciekają tam? Tam byli ludzie. I to wygląda jak porządna miejscówka. Dobra, spadam do was. Złapcie mnie. Tak, oni specjalnie musieli spaść najpierw, żeby mnie złapać. Okej, okay, powiem wam, że jesteśmy w dupci, ponieważ musicie mnie znowu porzucić tutaj. No i teraz za mną nie pójdziecie. Miło było, ale to tyle. Ja muszę iść dalej. Nie mam pojęcia, chyba że tu jesteście. Muszę wam otworzyć? To wszystko jest tak creepy. Jezus. Guys? Nie odpaliłem windę. Gdzie?
Słuchajcie, jak wiedziałem, co się wcześniej działo, mniej więcej, może, tak myślę, to teraz nie mam pojęcia, co się dzieje. O, się wystraszyłem ich, to są moje ziomki, to jest moja ekipa. Jesus Christ. Okej. O, chwila. Ej, tu byliśmy przed chwilą. Czemu my tu idziemy znowu? No ale okej, przejdźmy na lewo. Zobaczmy, co się dzieje, bo teraz mamy więcej osób. To coś może zmieni? Nie mam pojęcia, co to może zmienić, ale coś może zmieni? On się dalej toczy ten... Oj. Czy coś dziwnie, czy muszę znowu zmienić? Wątpię, bo tylko się tylko woda zmieni. No ale zmieńmy ją. Zobaczmy, może to coś zmieni. W dalszych etapach, czy coś. Sorki. Nie mogę cię wziąć. Tak samo smutne jest to, że w niektórych miejscach po prostu porywałem, załóżmy męża od rodziny, prawda? I robią na nim eksperymenty, czy robią wszystko, żeby go złamać, czy cokolwiek innego, że po prostu robią mu niestworzone rzeczy i to jest masakra jakaś. Tak samo tutaj biorę jakieś ludzi, nie wiadomo, pewnie losowych, czy... Bo wątpię, że to są ludzie, którzy się zgłosili do tego. Na pewno nie. Więc nie wiem. Naprawdę nie wiem. Zobaczymy tu coś nowego? Nie. Może rozwalimy tą szybę? Nie, nie rozwalimy żadnej szyby. A co będzie, jak znowu kliknę guzik? Czy ja pojadę jeszcze wyżej? Bo teraz mam w sumie ludzi ze sobą. A chwila. To coś jest tutaj? Nie, bo tu wyglądało jak Linka, ale to jednak nie to. Dobra, mam teraz ludzi ze sobą tutaj, nie na górze, tylko tu. Zejdźmy na dół z nimi. Chodźcie do windy. Zejdźmy na dół, tylko nie wiem do czego. Nie za bardzo uraniam. Zmienia się muzyka. Czemu? Mamy iść na lewo? Lewo jest zamknięte, to co ja mam zrobić? Nie mogę mi tu wystrzelić. A, możemy to podnieść pewnie. Tak. Możemy to podnieść wszyscy. Cyk, otwarte. Idziemy, nadchodzimy. Teraz znowu ktoś biegł. Nie wiem, gdzie idziemy i po co. Wygląda, jakbyśmy zmierzali do ostatniego bossa. Ale zapewne idziemy dowiedzieć się, tam dalej ludzie biegną. Idziemy się zapewne dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Albo przynajmniej jakąś wskazówkę dostać, o co może chodzić. Dobra, no to naprawdę wygląda jak ostatnia lokalizacja. Hello guys. Wchodzę na wasze terytorium. Czekałem przed wami tak długo, teraz już was się nie boję. Dalej się boję, ale trzeba być twardym, wiecie, o co chodzi. Ja was widzę i nie wiem, czy wy mnie widzicie, ale ja was widzę. Oh god, nie. Żadne manekiny, nic z tych rzeczy. Nie. O! Ale się wystraszyłem. Zostaw mnie. Zostaw. A ty na mnie uwagi nie zwracasz. Czy my na spektakl przyszliśmy jakiś? Co tu jest? Hey guys! O co chodzi? Na co patrzymy? Czemu wy jesteście normalni? To są normalni ludzie, bez masek. I też nie są wypań, to są normalni ludzie. Okej. Okay. Będziemy patrzeć na trochę, co?
Chyba, że nie. Chociaż nigdzie indziej nie mogę iść, prawda? Guys? Pomożesz? I'm stuck. Guys? Okej, okay, nie wiem co mam robić zbytnio. No nic. Shit. Nie no, nic mi to nie da. Ale nie mogę tego też przesunąć nigdzie, bo tu są kratki. Tu mogę. A, dobra, wiem co mam zrobić, okej. Okay. Myślałem, że tam mam coś patrzeć, jednak nie. Okej, okay. Halo? Okej. Okay. Jest dziwnie. Jest ultra dziwnie. Poskoczę? Tak, dobra. Znaczy ja... Lepszy widok idę sobie zrobić, czy ja tam widzę w ogóle? Oh shit! Ale gdzie? Co się dzieje? Szyby wentylacyjne? Oh god damn, co tam się dzieje? Nie zobaczcie mnie, nie zobaczcie mnie, nie zobaczcie mnie. Czy tu mogę postać i pooglądać faktycznie? Ej, chwila, oni coś mają w zbiorniku. Co to jest? Dobra, ja będę szedł po prostu. Naja. Nic się nie stało. Spoko. Wszystko jest okej. Ale jest creepy. Nie podoba mi się to. Bo nie wiem jak to się skończy. Tak jak się prosi o jumpscare, to jest inna sprawa. Wyjdziemy teraz na to, żeby to zobaczyć. Ja bardzo chcę wiedzieć o co chodzi. Serio. Tych dwóch gości tam się kapło. Może nie tak dosłownie, ale kapło się mniej więcej. Okej. Okay. Po co mi to? Chodźmy na samą górę. Nie mogę. Nie wiem, gdzie mam się tym dostać. Na sam dół... Nie, o, mogę się obrócić, o, tu jest drabina. Przydatne. Dawaj na górę, hopla. Super. Zakładam, że tu jest drabina do samego dołu. Tak. Teraz tędy, o, gado, gdzie my w ogóle idziemy? Wiem, że taka wygląda bardzo portalowo. Bardzo portalowo. Ale tu jest ten zbiornik. Ja nie chcę tu. Ale będę musiał. Ale będę musiał. Dobra. Dawaj to, młody. Okej, okay, jedno. Drugie. Tu góry jeszcze było z tej strony. Jak się wychodzi? O, to no. Coś zrobiłem. Nie do końca wiem co. I tu na dole ten włas jeszcze jest. Dawaj. Nie zdążę. To może ja muszę odpalić to. Cyk. I teraz ten włas otworzyć. Co się stanie? Na której jest wir? Nie wiem, ale o to chyba chodziło. O to chodziło. I co, sam się puścić? Ziut. Jestem nagi. I oni mnie oglądają. Teraz co to jest? I don't like it.
Co ja wyłączam właśnie? Co ja wyłączam właśnie? I don't like it. No. Co to jest w ogóle? Jakaś forma życia? Ej, ja jestem tym teraz. Co to jest? Czy ja mogę się wydostać stąd? Nie, nie jestem w stanie. Jestem w stanie. Zniszczę was wszystkich. Czym ja jestem? Co to jest? Nie mam pojęcia, co się dzieje. To wygląda jak... Jak ci, których uratowałem z wody, uratowałem z wody, którzy spadli na mnie, jak wodę podniosłem. God damn it! Nic wam to nie pomoże. To jest zbyt silny. Musimy 50 chłopa. Nieźle, połączyłem się z jakąś niesłyszaną formę życia. O, to wy, chodźcie do mnie. O, połączcie się ze mną. Łączcie się ze mną. O to chodzi? Nie wiem, ale idziecie za mną, to dobrze. Co to jest? To wygląda przerażająco i ohydnie jednocześnie. Mogę przez ścianę przejść? Pomożecie mi? Tylko, żebym się nie wiedział na początek gry. Ty, taki glut po prostu. Za ciężki na windę. W kolejnym miejscu jestem. Nie mam pojęcia, czemu ja rozwalam wszystko. Nie wiem. Okej. Teraz tu przejdę. Tylko po co mi to? Po co mi to jest? Nie, no ale spoko. A bo ja nie przejdę z tej strony, czy co? Przejdę. A, potrzebuję tego, żeby się dostać tam, okej. Okay. To wygląda jak ludzie, naprawdę. Albo... Dziwnie mi to mówić, ale to wygląda jak... bracia syjamskie. Wiecie, o co mi chodzi. To tak wygląda. Nie bracia syjamskie, tylko... bliźniaki syjamskie, Boże. Okej, teraz muszę przejść na drugą stronę. Jezus Maria, co to jest w ogóle? Okej, chodźmy na górę. Czy to jest ten eksperyment, do którego musieli zagromadzić ludzi, żeby to budować, czy coś? Żeby z tego powstał super weapon, czy coś? Miałoby to chociaż trochę sensu? Czy to jest pan dyrektor tego wszystkiego? Czy to jest pan dyrektor? Jeżeli jesteś tym, którym ten zarządza, to powiem ci, stary, po tobie. Idealnie go rozpłaszczyło. Tak by się... O, bo... Oj, Jesus fucking hell. Okej, nic mi to nie da. Gości zostały rozmiażdżone na atomy. Ja się czuję niedobrze. Więc jest wszystko na miejscu, mi się wydaje. Czy ja tym mogę pływać? Wątpię. Mogę tędy przejść? Nie. To co ja mam zrobić, proszę bardzo? Mogę belkę. Super, mam belkę. Po co mi belka? Moja ręka się tutaj rusza, czy coś. Po co mi to? Okej. Ma sens.
Fuj, czy ja tu mogę coś jeszcze wziąć? Nie mam pojęcia. Nie. Umyłem się z tej krwi, jeżeli tak, to będzie fajny efekt. Tak, umyłem się z tej krwi, super. Zakładam, że muszę tą górę kliknąć tylko... A, w ten sposób. Proszę bardzo. Dobra. Psy teraz. Ale psy mi nie zrobią nic, prawda? No, psy mi nie zrobią nic. Już was widzę, jakby coś robicie. Zabina się, ja po tej debilie wejdę. Tak, wejdę, tak. Czy ja muszę psa zabić, czy coś? I też go na ten guzik? Miałby to sens? Chodźcie! Chodźcie! Nie no, psy sobie nie dadzą spokoju, to wiem. Nie mogę skakać. Nie mogę nic zrobić w sumie. Tego te psy musiałbym załatwić jakoś, tylko jak? Jak ja tu wejdę na górę, to to nie da, bo psy będą koło mnie cały czas. No nie, zagadka takim glutem. Nie, tu was nie załatwię w ten sposób. Też może mogę tym, może tą belką mogę. No nie, tą belkę mam dać na guzik. Psa chciałem zabijać i dawać na guzik. Jezus, Mateusz. Uważaj, co mówisz. Dobra. Teraz możemy wejść na górę. A wy psy nie możecie wchodzić na górę, przykro mi. Ja mogę wszędzie wejść z tego, co ja widzę. Okej, przeżyję upadek z takiej wysokości. Jestem wielkim glutem na luzie. Przecież wydaje mi się, że ja tracę... Cały czas tracę coraz większą część siebie. Tak mi się wydaje. Co, czego ty chcesz, babo? Z tym wielkim glutem coś nie pasi? A nie, ona musi drzwi otworzyć. Dobra, to otwórz sobie drzwi. Ja potem przejdę. No, dawaj. Super, dzięki. Pomogła mi. Dzięki. Co ty? Czy oni mi, oni mi pomagają, widzicie to? Oni mi pomagają. No dlaczego? Jezus. Gdzie ja teraz jestem? O nie, 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 nie. Chcą mnie zabić, nie ma takiej opcji nawet. Tu jest zamknięte, no tu musimy iść na pewno tak czy siak. Masakra. Nie wiem co powiedzieć. Na pewno nie wiem co powiedzieć. Tu się nie dostanę nigdzie też. Weźmy to. Nie wiem po co mi to jest, ale mogę to wziąć. To jest najważniejsze. Fuj, jak oni to łapią, jak się przewracają, Jezus. Stop! Otwierać! Nie otworzę. To się wróćmy w takim razie z powrotem. Mogę nosić rzeczy i wchodzić po drabinie. Niesamowite. God damn. Mogę to tam za górę wsadzić? Tak! Ale to nie miało żadnego sensu. Świetnie. Wrzućcie na górę. Nie, nie o to chodzi, zdecydowanie. No nic. A może muszę ja tam skoczyć, chociaż to nie wiem, czy miałoby jakikolwiek sens. Wejdź na to, wejdź na to. Dobra. Nie mogę tam wejść na górę. Nienawidzę zagadek. Tu nie zrobię nic po lewej.
Może mogę to podnieść. Nie mogę tego podnieść. To ja mam jeszcze jeden pomysł. Skoro mogę tym rzucać, to spróbuję coś rozwalić w powietrzu. To wydaje się być racjonalny pomysł. To się wydaje być. Dobra, mogę tym rzucić po prostu tak? Mogę, ale to nie zadaje. Okej. To spróbuję. I widziałem jedno miejsce, w które wydaje mi się, że mógłbym rzucić. Nie wiem do końca wiem po co, ale wydaje mi się, że mógłbym. O. Tutaj. O. There we go. Pięknie. I teraz woda. Czy ja mogę pływać? Jak najbardziej mogę pewnie się unosić na wodzie mogę. Jeżeli tutaj jest oczywiście kurboga woda, bo wydawała się płytka. Czy ja się idę spalić po prostu? Muszę go wyrwać. Tak ja się idę spalić, idę się zabić po prostu. Ja tam mam wejść na pewno? Nie wydaje mi się właśnie. Nie wydaje mi się, że miałem tam wejść. Nie, to może ta skrzynka, która tu jest. Po co? Żeby to walnęło? Tak? To może mieć jakiś sens? W sumie też nie wiem, co to jest za skrzynka. I co w tej jest. Uwaga. Cyk. Teraz to się pali. No, fakt. A czy ja potrzebuję skrzynki, która się pali? A, i mam tutaj tego niebieskiego teraz, tak? I to się pali teraz, świetnie. Tylko... No właśnie, nie zgasić. To jak ja mam to zrobić? Mam to podrzucić nad tym? Tak. Tak, jak najbardziej. Dokładnie tak to zrobiłem przed chwilą. Elegancko. Coś jeszcze mnie czeka takiego? Nie, chyba wszystko. Mam płonącą kostkę, mam, nie dostaję obrażeń od ognia, jestem nieśmiertelny, na to wychodzi. Dobra, czas zrobić... O tak, to jest, zaczek jest łatwopalny. Dobra, czas zrobić kabum, panie i panowie. To mi się wydaje, uwaga, 3, 2, 1. Tak, chyba tak. Naja. Pamiętajcie, że nasz chłopiec tam cały czas jest w środku. Guys? Po co jest to? Tutaj, czemu się przewróciłem? What the fuck? Mogę to wyjewać? Mogę to przesunąć. Całe wagonu mogę przesuwać. Jestem bestią totalną. Ja tam się dostanę. Ja tam się dostanę. To wam obiecuję. Aj, aj, aj. Dostanę się tu? No, do tego dostanę. To na pewno. Wstawaj ta. Nie przesunę czegoś, co jedzie, będąc na tym. To oczywiste. Przejdźmy w drugą stronę, bo to jest chyba jedyna rzecz, którą tu mogę przesunąć. Którą mogę... Tam ktoś biegnie w tle. Którą mogę interakcję zrobić. Co mi to da? Hey guys.
Okej, nic mi to nie da. Czy ja potrzebuję czegoś faktycznie? Stąd jeszcze? Teraz tu mogę przejść? Nie, tu nie było żadnego wagonu już, ale tu mogę wejść. Nie mam pojęcia po co. No dobra, nie ma tu już nic. To co ja tu mogę zrobić? Co by się przewróciłem? Spróbujmy złapać to tu u góry. Nie wiem po co naprawdę. No ja spróbujmy. Mogę to złapać. Macie przerąbane, powiem wam, panowie. Jeszcze jeden swing i... Dokładnie. Ja potrafię wszystko. Jestem nieśmiertelny, niezniszczalny. Najbardziej inteligentną kreaturą, jaką ten świat widział. Siema. O my gry, teraz to. To mnie wybije? Da radę mnie wybić? Aż tak? Ciekawe. A może nie ja? Nie, to ma mnie wybijać, tylko... Ja nie mam tego w ogóle aktywować, tylko muszę to porzucić. Nie rzucę tak wysoko. A może jednak? Nope. To jak ja mam to aktywować, żeby to poszło? Żeby to się aktywowało samo. A czy gościu pokazuje mi, że to aktywuje? Proszę, aktywuj mi to. O, dzięki! Nie tak daleko! Ale to zębałem. A to będzie ciężko ustawić. God damn. Dobra, macie. Jeszcze raz. Dzięki. Mogę to przesunąć sobą, moim ciałem. No, muszę ja na tym stanąć. Wiem, widzę, pokazujesz mi guzik. Wiem, rozumiem. Ty musisz teraz takie proste takim grudem operować. Ja mam 40 rąk i 20 nóg. Ty masz tylko dwie pary tego i co? Dawaj, aktywuj to. Jakoś damy to zrobić. To mnie nie wypuści do góry, tylko ja muszę tym rzucić. Okej. Okay. Got it. Sorry, panowie, że takie problemy są, no ale wiecie, jest ciężka robota, nie? Bycie glutem. Nie jest takie kolorowe, jakby się wydawało. Cyk, pięknie. Na razie. Are you serious? Are you serious right now? I to rzuciłem. Soka. Poprawiam. To plan był dobry. Ale no nie pykło. Jeszcze raz. Ło, wow, mój Boże, gdzie ja to posłałem? Wiesz, to jest proste, tylko sterowanie tym glutem jest ciężkie, dobra? Ledwo. Dziena? Wiem, co pokazujesz. Cicho siedź. To jest proste. To jest proste. I nie umiem tego zrobić. Wyszło mi za pierwszym razem. I teraz nie wiem, mam to porzucić. No, jeszcze się udało. Mój Boże. Są ludzie w tle? Tak, są wszędzie ludzie. Dawaj to. Dawaj to.
Okej, okay, nie. To na pewno coś jest. Są wszędzie ludzie w tle. Widzę ich dokładnie. Ale to jest wielka arena, wielka trybuna, tak mi się wydaje. Makabra. Oho. Oho. Wyrolowali mnie. Co teraz? Jeszcze gramy? Nie, jestem w zbiorniku. Teraz już niewiele zrobię. Chociaż zrobię coś jeszcze. Zobaczcie. Nie poddam się tak łatwo. Porozwalam tu wszystko. Ja się stąd wydostanę. Muszę tylko wierzyć. Się wydostanę. Ja muszę szukać wyjścia stąd. Tu jest wyjście. Proszę bardzo, uciekłem wam z tego zbiornika malnego. Co to jest za zbiornik jakiś beznadziejny? Ja mogę pływać, ja mogę wszystko. Tylko nie mogę latać. To jest fakt, że nie mogę latać. Ale może kiedyś się nauczę. Może wynajdę jakiś wynalazek, który pozwala latać glutom. To byłoby super. Dobra, noga mnie nauczyła iść do światła. Więc idę do światła. I tu jest powierzchnia na przykład. Proszę bardzo. I już mnie nie ma. Dalej cierpią wszyscy. Ten glut też swoje przeżył już. Wydaje się chłopak być w dobrej kondycji, no ale... zdecydowanie tej dobrej kondycji nie jest. Fucking hell. Okej, okay, to mamy lekki problem. Nie wiem, czy dostaniemy się tam z powrotem. Dostaniemy się. O, jesteśmy... skałą. Nie, nie, wygląda skała. Okej. Wylądowaliśmy na plaży. Plaży. Przy wodzie. I nie mogę nic zrobić, niczym. Klikam guziki lewo, prawo, nic się nie dzieje. Chwytam też, nic się nie dzieje. Czy to jest tyle? To wszystko? Wow. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Ale mimo wszystko przesiedzę te napisy i pogadam trochę o grze. Okej, okay, wow. Na pewno wyjdę na internet i... zastanowię się... o co mogło chodzić, poczytam może jakieś teorie i wyjaśnienia może o co chodziło. Wow. Coś czułem, że ta gra będzie miała ending, gdzie nie będę wiedział kompletnie o co chodzi. Nie będę wiedział kompletnie co się wydarzyło. Wow. Co może... o co mogło chodzić? Wylądowaliśmy jako forma życia. Tak to można nazwać. Czy złączenie form życia na plaży po prostu? Special thanks our playtesters, families, children, friends in the industry. Insight. Wow.
Co się stanie tu jeszcze? Po napisach coś jeszcze jest. Nie, kliknąłem klawisze i właśnie się skończyły napisy. Play Dead Inside, wczytywanie. Zaczyna się od początku, wow. Okej. Może ending jest też inny, jeżeli się na przykład wszystkie znajdźki zbierze, bo wszystkie znajdźki wyglądały, jakby były podłączone do prądu. Też to mogło coś znaczyć, nie mam pojęcia, czy znaczyło. Ale to było Inside, to była cała seria z Inside, pięcioodcinkowa, bardzo fajny numer, żeby skończyć serię. Jestem bez słów, ponieważ nie mam pojęcia, jak to zinterpretować. Ale pogadajmy chwilę o grze. Jeśli chodzi o grę, muzyka i same dźwięki, ambienty, niesamowite. Jeśli chodzi o rzeczy w tle, jak wszystko było narysowane, atmosfera jak była zrobiona i momenty takie straszące, czy momenty takie nagłe były niesamowicie zrobione. Bardzo mi się to podobało. Był to oczywiście symulator chodzenia w prawo, bo to nie była gra, gdzie był mocny gameplay, nie była to gra, gdzie była mocna fabuła. Była to gra, gdzie gameplay był najważniejszy. Może źle powiedziałem. Nie chodziło o gameplay, nie chodziło o to, że chodzimy w prawo, nie chodziło o fabułę. Chodziło o to, żeby atmosferę zrobić. I potrafię się wysłuchać, bo cały czas myślę o tym endingu i też czasami się mylę jeszcze na filmikach. Było to coś naprawdę niesamowitego. I jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się w tą grę zagrać i że udało mi się tą grę nagrać. Nie mam pojęcia, co będzie następne, ale jestem mega, mega happy, że doświadczyłem tej gry, bo tą grę się doświadcza. Tak samo jak wiele innych gier. Także cóż, trzymajcie się moi drodzy, na razie, cześć i pa. To było Inside, do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, pa pa.